Ziemia Wałbrzyska, miejscowość Książ, dobrze znana ze zamku i z pięknej stadniny koni. W tej chwili odbywają się treningi do Mistrzostw Europy w powożeniu dzieci i młodzieży. Chciałem dodać, że Polacy jak do tej pory mają mistrzów Europy w kategorii dziecięcej. I teraz odbywają się treningi. Bierze udział w tych zawodach kilka państw, między innymi Szwedzi, Duńczycy, Węgrzy, Polacy i inni. Podczas powożenia z tyłu powozu jest osoba dorosła. Tak, tego wymagają przepisy ze względu na bezpieczeństwo. I w tej chwili trenują Anglicy. Dowiedziałem się od jednego z jurorów, od Polaka, który mi właśnie opowiedział, co to się tutaj odbywa. Pod koniec tygodnia odbędą się już mistrzostwa. Udało mi się trafić na ten trening. Jestem tutaj przejazdem. Zauważyłem, że się coś tu dzieje. Zjechałem z trasy, z drogi głównej między Świebodzicami a Wałbrzychem. Piękna dyscyplina. Ile piękna w tym wszystkim tutaj jest, jak te koniki pięknie pracują. Jest to znana stadnina. Piękne otoczenie miejsca, w którym się te zawody będą odbywać. Cały obszar stadniny jest o wiele większy, ale w tej chwili pokazuję to najbliższe otoczenie, które jest widoczne z miejsca, gdzie odbywają się treningi. Tam są opiekunowie, jednocześnie jurorzy. Tu też jedna z pań sędziów. Brytyjka i kolejny powóz. Jak one pięknie pracują, te koniki.
tą część filmu kończę.